Proszę Państwa, leje deszcz, już dzisiaj mamy 27 w nocy i koniec, leje deszcz i będzie padało, no, będzie padało. Zapraszamy Państwa do naszej pogodynki w naszym radiu Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Pada deszcz, pada deszcz, pada deszcz, pada deszcz i pada deszcz. Proszę, proszę być z nami w kontakcie, proszę być z nami. Tak, tak, pierwsze tak, takie tak, badania tak. Zawsze robią, bo no. Jeśli się na przykład chce oddać szpik, no to osoba musi być przebadana, żeby jak najbardziej było o niej dużo wiadomo, czy zgodność tkankowa z kimś będzie i tak dalej. Także teoretycznie wszyscy, natomiast tak jak teoretycznie jesteśmy zdrowi wszyscy, tak i teoretycznie nadajemy się wszyscy. A to dopiero odpowiedzą na to pytanie lekarze. Specjaliści. Mam nadzieję, że to pytanie nie będzie nazbyt osobiste, ale czy to historia życia Panią skłoniła, żeby tym tematem się zająć, nie, o tym temacie mówić? O donacji, o transplantacji. Stary dziad i śpiewa do nieba wiec, do nieba wiec. Takie te piosenki są, wiesz, pół żydowskie, bez melodii, bez... osób po przeszczepieniu. Czegoś takiego, co jest ładne po prostu dla typowego Europejczyka. Naszym zadaniem jest wspomagać osoby, które są kolory, po przeszczepieniu. Melodii. Ważny jest czas, kształt. Problemy, a tutaj to jest coś takiego, że wszystko na abarot, jak to mówią po rusku, ale u ruskich no, też ich nie ma i oni są jakby z tej takiej Europy zachodniej, dużo we Francji, nawet w Ameryce ich nie chcą, proszę Państwa, no bo w Ameryce jest sporo też katolików, nie wiem czy Państwo wiecie, że ludzie jak w czasie wojny uciekli do USA, udało im się, Bogu dzięki, no to tam sporo tych katolików w USA zamieszkała, a tutaj to nie ma. Są osoby, które żyją nie ma. Troszeczkę gorzej, no ale... No, w Rosji nie ma, w Rosji. Tam troszeczkę tych Żydów było, bo była ta, przecież Andzia Rotenberg przyjechała, no ale troszeczkę, tylko troszeczkę. No. A teraz co tam się dzieje? No nie chcą iść tu, nie chcą iść tam, bo tam, ja tego nie wymyśliłam. Ale tak jak Janek Witek mówił, że gdzie się oni nie pojawią, to wszystko doprowadzą do ruiny, wszystko doprowadzą do katastrofy i potem, że ich nie ma, oni są niewinni, bo zobacz jak ten Rudy, jak on do tej Unii Europejskiej jeździ do ochrony Angeli Merkel, tak, pod skrzydła, pod spódnicę, aby się schować. No niewinno, ale jakoś tak honorowo coś... Ktoś przyjeżdża tu na tę komisję, stawia się tutaj do prokuratury, się stawia, jakoś wyjątkowo, bo myśli, że to jest takie zakamuflowane, że on do niczego nie dojdzie, że to jest tak oczywiste, jasne, zakamuflowane, że nikt do niczego nie dojdzie. No ale w Tatrze Wielkim już był film na temat tego Smoleńska. To się stało, to się stało, wszyscy wiedzą. Taka masz ta bzdura tej piosenki niemelodyjnej przejdzie. To Polskie Radio 24, zbliża się czwarta. Czwarta.